temat doświadczeń. Materiały, które będą nam potrzebne to ogórek kiszony, przewód, dwa mniejsze przewody w izolacji. Ogórek należy opleść w dwóch miejscach oddalonych o kilka centymetrów przewodami bez izolacji. Po podłączeniu przewodu do prądu ogórek świeci. Ale się nie. Wyjaśnij. Kiszony ogórek jest elektrolitem, czyli posiada jony dodatnie i ujemne. Po przyłożeniu napięcia przepływa przez elektrolit prąd, który wzbudza do świecenia cząsteczki ogórka. Materiały potrzebne do wykonania doświadczenia. Głośnik, przewód, dioda świecąca LED. Przebieg doświadczenia. Do końców przewodu doltowujemy diodę LED, a do drugiego końca głośniczek. Wciskanie membrany głośnika powoduje indukowanie się prądu elektrycznego.